Witam, witam, siemaneczko, z tej strony Maxim, a to jest kolejny odcinek z League of Legends. Gramy może trochę dziwną grę, bo nie mamy AD Carry i idę najprawdopodobniej z Yasuo na bota i się bardzo kłócą przy wybieraniu, przynajmniej G oraz Riven się kłócili. Ugrali chyba wcześniej grę, ja tam ich nie rozumiem. W każdym bądź razie, czy tam w każdym razie, co bym wziął pierwszy na bota? Na topa zwykle biorę, no, piersiówkę na przetrwanie, dobra, dwa poty, jednego na manę i nie będę grał jako support, tylko jako tank, no i będę pomagał Yasuo w walce. No cóż, zobaczymy jak nam pójdzie. I to nasza pierwsza akcja, ważniejsza w tym meczu. Dobrze. Teraz niech uda nam się może go dorąbać. Uciekaj, 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 nie dasz rady, stary. Uciekaj, uciekaj. No nie. Ja już też nie dam rady. Kurde, poczuł się zbyt pewnie. A Echo nie wiem co robi. Nie, nie dobije mnie. Nie da rady. A jednak może by dał. Ale użył na mnie Ignite'a. Dobre i tyle. Gdyby mi coś jeszcze więcej zrobił. Yasuo źle zrobił, bo się wbił jak głupi i myślał, że da radę z takim HP, ale cóż. Gramy dalej! No. Jinx trochę głupio wyszła. Co zresztą to robi Riven, ja nie wiem. Stopa przyszła aż na bota. Nie wiem czemu. Idziemy na smoka pewnie. Mam dość ogarnięty team, choć nie mamy AD Carry. Da się przeżyć. Myślałem, że będzie gorzej. Raz go walłem, ale kurde osiągnięcie. No, gankujemy Azir. No i chyba nic z tego. Dokładnie nic z tego. Ej, spokojnie. Idę już. Chodź w dzik zbijamy. Jinx ucieka. Pięknie, kurde, ale
odcięłem drogę Jinx po prostu, która już się bała wejść pomiędzy mnie a Yasuo. To dało nam przewagę. A Janna po prostu już nie miała jak uciec. Dzięki temu zaliczyliśmy killa. O, mały lag. To dawaj, jedziemy dalej, Yasuo. Okej, okay, pięknie. Mamy wieżę. Jinx poszła na mida. Yasuo, chodź na mida. Albo chwileczkę Panteon do nas schodzi. Zobaczymy, czy się odważy podejść bliżej. Wykorzystam to. Oh yeah. No nie, kurde. No, będzie ciężko uciec przed tym wszystkim. Ale jak nie podrzucą, to szybko W. Dostała mnie rakietą. 3-2. No help. 3 vs 2. Nie rozumiem, czemu nie pomogli. Eko się dość kurde nie postarał. On ma ulti. Nie rozumiem. Ja wracam na pole walki. No i co, mam ulti. Bym się wbił, ale się bym wyrąbał. I co, to nic by nam nie dało. Pewnie Riven by wbił, ale też. Co pewnie też by nic nie dało. Byśmy się tylko wyrąbali. Pamiętajcie, nigdy nie wbijajcie pod wieżę. Jak nawet macie ogromną ochotę, bo to... Zyski są nieproporcjonalne do tego, co można stracić. Na przykład, co, supporta zabijemy? To nic nie da. Trzech kontra pięciu. Ho, ho. Ej, help, help. Teraz Livian by się przydała. Jak miała być, to i teraz nie ma. Gdzie są wszyscy? Do jasnej cholery. Nawet się nie masz tam bić. Yasuo? Co on robi? A chronostan... Chronostrzaskanie. Dawajcie, ulti, wo. Nie ma. Tak się kurde robi team plays. Ahahahaha. Trzeba wyszukać zawsze okazji, gdy można jak największą liczbę osób zgarnąć do ultimate fighta. Na tym właśnie polega nasz kochany kamień. Wow. Dobra, uciekłem. Zrobiliśmy playsa. No i mamy 3 do przodu zabójstwa. Co on to robi? Homelander. Widzieliście? Haha, rozwalimy ich. Jinx chciała uciec. No. Da radę. Get wrecked. Co ty na to, Panteonie? Dostał takiego hita, że nie wiedział z której strony. Ale mi się podoba ten team. Od dawna takiego nie miałem. Możemy wygrać bez AD Carry spokojnie. Kocham to. Oh,
Ale oberwał. Huhuhu! Nie wiedziałem, że mam aż takie DMG. Chociaż na Janę, która nie ma obrony. Nice. Okej, okay, mamy wieżę. Się wbiłbym, ale no. Nie pod wieżę. Pamiętajcie, pod wieżę się wbijamy tylko w ostateczności, gdy wiemy, że możemy to przeżyć. A prawie nas jest pięciu. Patrzcie, tam było trzech. Jak zbiorą się w kupę, to wtedy uderzę, nawet gdyby byli pod wieżą. Mogę to troszeczkę pożałować mojej decyzji. Ale no, warto. Patrzcie. A tak! Tak się walczy. Jak cały team wbija, patrzcie, zawsze tankujcie wieżę i osłaniajcie odwrót. Żeby jak najwięcej osłonić HP waszym druhom. I chroncie się, jakby Jinx była, to w takim kącie, żeby uderzyło na waszego sojusznika. Echo też daje radę. No i po prostu wygraliśmy ten teamfight. Poddali się. Widzicie, jaka piękna, krótka gra. Takie mi się najbardziej podobają, szczególnie gdy mamy ogarniętych ludzi w teamie. Nie spodziewałem się, tak szybko się to zakończy. Myślałem, że sobie jeszcze trochę pogram. Naprawdę, takich ogarniętych ludzi w teamie mieć to jest skarb. Tych akcji nie było za wiele, ale były zarąbiste. Po prostu się wbijaliśmy wszyscy na raz. Nie mieli tamci szans. Widzicie, nawet gdy nie macie AD Carry, a macie ogarniętych ludzi w teamie, to zawsze to coś da. Nie zapominajcie o tym. Najlepiej, gdy gracie wszyscy razem w teamie, najlepiej z kolegami, co się wszyscy znają, to nawet to ma sens i nawet nutka zabawy w tym jest. Wombo combo możecie zrobić typu na przykład Amumu, Orianna, Malphite, Yasuo, a do tego jeszcze co tam może dać Pantheon. Wszystko jak to wbije razem w jedno miejsce, to jest spore obrażenia i nie do powstrzymania ci. Może jeszcze zamiast Pantheona Filestika bym dał, wiecie, takie mega ulti. No cóż, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Takie nowe formy ciągle stosuję. To było przyspieszone akcje, znaczy przyspieszone mniejsze fragmenty gry, a akcje takie lepsze zwolniłem do normalnej prędkości. I lajkujcie po prostu, to mnie zachęca. Będzie niedługo następny filmik. Dzięki wielkie i do usłyszenia w następnym filmiku. Na razie.